którzy no jedni lepiej, drudzy gorzej, ale w sumie wypadliśmy dobrze. Ocenie rejonowego i mam nadzieję władz jeszcze wyższych, za co tak jest. Jestem niezmiernie wdzięczny i dziękuję wam wszystkim. I już tak zupełnie na marginesie, ten rezerwowy zespół poświęca będziemy powołany do próby i wtedy już będziemy mogli całościowo ogarnąć ten temat i powiedzieć, że jesteśmy na wszelkie możliwe sytuacje przygotowani do przyjmowania nowych jesteśmy jedynym zespołem w Polsce, który posiada tak zwanych zastępców. No nie daj Boże choroby kogoś z zespołu pierwszego, już może ktoś wejść i prawda, poprowadzić, inicjacja może się odbyć, albo jechać do innego miasta, wspomóc braci, jakby ktoś zachorował z zespołu pierwszego. Teraz kustosz rejonowy wręczy braciom odznaki, legitymacje i odznaczenia. Może na chwileczkę. Bez tych legitymacji nie wolno prowadzić zespołu pierwszego stopnia. Każdy brat, który przychodzi na prowadzić stopień pierwszy, musi mieć ze sobą tą legitymację i ten znaczek, który brat rozda. Ja bym miał tyle. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego, wiele łask Bożych, wszystkiego dobrego w nowym roku. Z Panem Bogiem. No nie ma tutaj wielkiego rycerza, który pełni tą funkcję, ale bo zaczniemy od kanclerza i to jest imienna, nazwiskiem i ten. Piękna. Gratulujemy. Naprawdę. Dziękuję bardzo serdecznie. Tutaj chciałbym jeszcze kustoszowi wręczyć. Już piękna. No nie ma braci, nie ma braci. No, a jeszcze Kaziu jest, no Kaziu. No Kaziu jest podstawa. Kaziu to podstawa. Tak, jak tu nie wpuścisz, to nim nie wejdzie. Trzymaj drzwi. Nie będzie, bo nie ma jeszcze Miecia Śliwacza, który był wielkim rycerzem, pełni funkcję. Nie ma Kazika Łuczkiewicza, który jest sekretarzem do spraw finansów i nie ma zastępcy wielkiego rycerza, czyli Marka Parnasa, więc tutaj delegacje. W związku z tym, że jako jeden z najstarszych rycerzy chciałbym podziękować naszemu kapelanowi za to, że zainstalował ciepełko. Jurek, ja myślałem, że powiesz, że pośpiewajmy. Ja jeszcze tylko trzy minutki. Ta nagroda jest dzięki wszystkim braciom, dzięki wielkiemu rycerzowi Janowi, który był w okresie 2013-2014. To jest jego sukces, księdza kapelana, no i oczywiście nas wszystkich. Także jeszcze raz bardzo dziękuję.